Cześć wam, z tej strony Kurczak i to was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Hearthstone Heroes of Warcraft. Pierwsza nabójka. Łapka w górę. Nie mam pojęcia, co tu się będzie działo. Jak często bardzo to mówię, ale... No ale tak już jest w życiu. Stwórz deck, okej, okay, jakieś coś nowe, bo nie widziałem tego wcześniej. Tematyczna bitwa, co lepsze, okrzyk bojowy, agonia, zaklęcia, czy murloki? O, murloki oczywiście. Cóż, talie, wybierz premię, przekonajmy się. Nie wiem, na jakiej zasadzie będzie wybranie tej premii, ale jest po stworzeniu talii, więc... Okrzyki bojowe są silne, zaklęcie są silne, agonie są średnie, ale spróbujmy tymi murlokami zagrać. Jestem ciekawy, czy jak stworzę murloczy deck, to będę miał właśnie... to pod murloki. Nie pamiętam, co ja tam do mojego deku na murloki wkładałem, ale chyba tak. To sobie dwa weźmiemy. Eksy ze dwa. Jakąś uzdrawiającą falę mimo wszystko. Doomhammer? Nie, bez rządzy krwi. Gram jednak dwa razy to, bo jest fajniejszy. Tak się okazało. Tyci płetw, zjadacz murloków 7 przyda. Billy nie. Ty możesz wejść, ty wchodzisz na 100%, bo jesteś zajebistym ziomkiem. Ty wchodzisz... Gdzie jest pan podwójny murlok? Tu jest pan podwójny murlok. Może was gdzieś zmieścimy, najwyżej wywalimy jednego. Jakieś wyciszenie. Tu nic. Bram może być fajny. Oj, oczywiście. Stworzymy sobie chyba zaraz drugiego. Warlidera. Murloczków. Nie. Bardzo chętnie pana przyjmiemy w moje progi tutaj. Tego nie chcemy murloka, bo Doublecraft nie jest nam jakoś potrzebny. Zmienimy sobie, mam nadzieję, szybko nasze Hero Power. To oczywiście. Ale wpiszmy sobie murlok. Murlok. Czemu tam nie mamy? Ciebie nie mamy, ciebie nie mamy. Nie potrzebujemy was raczej. Pana z szarżą chętnie bym wziął. Tylko zamiast czego? Healing Wave odpada i... pan miotacz płomieni. Siedmą turę mam, aha, mamy Neptulona jednego, jako dobór kart i murloki nie płaczą, dobra. To mi się podoba. Ile mamy przeciążenia? Raz, dwa, trzy przeciążenia widzę. Może to nie będzie aż takie potrzebne. I zamiast tego, co ja chciałem wsadzić. Kurde, nie wiem teraz, co chciałem wsadzić. Co ja chciałem wsadzić zamiast tego? No i nie pamiętam, a przed chwilą wiedziałem. A, już wiem. To trzeba usunąć. No proszę mnie już nie denerwować. Pierwsza. I kruszy skalny jeden się może przydać. Gotowe, gramy. Nie wiem, zobacz. Możesz stoczyć bójki ze znajomymi. Jak miło z waszej strony, no cieszę się bardzo. Słuchajcie, jak jest styczeń i skończyło się co dopiero dodatek z przygody, to myślę, że gdzieś w okolicach marca, kwietnia będzie następny dodatek, dlatego ja tych pieniędzy nie będę tak dużo wydawał. Tylko sobie wyrąbę gdzieś tam w Hearthstone'a. Znaczy w Hearthstone'a, właśnie w pakiety, jak już wyjdzie, bo na pewno teraz będą pakiety. Bo już mam 3 przygody i 2 dodatki, czyli teraz wychodziłoby, że trzeci dodatek nadchodzi. Ciekawe, co to będzie. Co to będzie, co to będzie. Ale mówiłem kiedyś, że będzie taka bójka, że murloki będzie się dało wybierać i tak dalej. Grać na te murloki, ale to nie dokładnie o to chodziło, co tu jest, ale no, jest to zbliżone przynajmniej. No nie, no to musimy zrzucić. Mam nadzieję na jakiś jednoturowy drop. Murlock za 0? Nie. O, jak miło. Okej. Okay. Ta premia a to szkoda, że nie mogę go teraz wystawić, ale to nic. Jehihi, ty się płetw. Czekaj, a to mogę za turę wybierać, tak? Czy to już jest ogólnie na cały ten, że murloki sobie wybieram cały czas? Tam różne rzeczy miałem do wyboru. Co tam mi tam idzie? Jakiś potwór. To mogę dopakować się krabiem, bo to i tak zginie pewnie od płomienia. O kurde. Dopakujemy się krabem. Pakernia. Chociaż... dużo murloków, potem trzecia tura to... ale może im ich zjeść za dużo, ja sobie jednak zjem go.
No i dostajemy Murloka kolejnego, spoko. No co turę dostajemy tego Murloka tylko, tak? Ale to dobrze, bo dopakowywanie ich będzie fajnie działało. Okej, okay, zajebiście, podoba mi się to. Podoba mi się to, co się dzieje się. Nice, patrzcie, teraz robimy tak. Tak, w ogóle z nim krab dostaje plus 2 razy 2, czyli jest 5. Ile? 5, 6. Nice, fajny jest. No i teraz okrzyk boja wyrzuciłem, ponieważ chciałbym bardzo chętnie, żeby to zadziałało. Chociaż ty. Albo jeszcze lepiej. Zrobimy tak. Otworzyjemy do Flame Strike'a najczęściej. Okej, okay, kopiowanie to wiadomo. Postawimy się w ten sposób. Bo jestem pewien, że on będzie chciał kończyć te murloszki tutaj z tej strony, więc no, to jest całkiem spoko ustawienie. Plus mamy jego jeszcze. No i teraz, no nie wiem, zabicie się o jakieś coś i dostawienie tego proroka światło zimnych. Jesteśmy no, w dobrej sytuacji, mamy po 4 życia dodatkowo do każdego. Kurde, tylko nie mamy to jak się rozbić niestety. Nie mamy jak dostawić teraz stronnika. Chyba, że nam coś zabije. Fuck. Nie mogę nic wystawić, niestety. Atakuj, nie bój się. Ale to nic. Bo patrzcie, jak my ciśniemy teraz fajnie. Dobra, myślę, że... Kurde, no nie wiem. A on nie ma okrzyku bojowego z tym. Dobra, to nie jest okrzyk... zacznie się czarowanie. Czyli mi się uda jednak z tym chyba wystawić. Mam nadzieję. Jest czarowanie. Dobra, traf któregoś z tych, żeby go zabić. Cokolwiek. Ziomek, zabij cokolwiek. O, no. To mi już pasuje. Jakbyś jego nie zabijał. Dobra, jest do przeżycia, jest naprawdę zajebiście. Koniec tury. Koniec tury, przyjacielu. Koniec tury, rzekłem ja. Koniec. Brawo. Mamy to. Zaraz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć. Siedem. Dobra. To jest to. Witam serdecznie. Polecam się na przyszłość. Minecraft z oku. Murloki, my friends. Działa totalnie, jak widzicie. Da się coś tu pograć. No śmieszna jest taka, zabawna. Znaczy to, że dochodzi nam ten murlok jest nawet taki średnie. Nie jest aż tak potrzebny. Mieliśmy całkiem fajny start. Plus ten bran z dodaniem życia jest imbastyczny, jak widzicie. Coin. Okej. Okay. No nie sądzę, żebym mógł tu porobić za dużo rzeczy. Zmienienie jego w niemurloka też jest dosyć słabe dla mnie. Oj, ten okrzyk bojowy. Dobra, mamy 3 murloki. O, ja chciałem jeszcze... I świnił. Chciałem gdzie dobić zmętnookiego. Nie lubię go. Chciałem go dobić zmętnookiego. Dobra, ale myślę, że karczem nam bójka, to tak, wygrałem, wystarczy, otworzę wam pakiet, będziecie szczęśliwi, prawda? Patrzcie, jaka legenda nam tu, złoty w ogóle murloczy król. Nie ma, wielkopłetwa bym chciał kiedyś w grze jako legendę. Bo to murlok w końcu, nie? No, świetny pakiet. Gówno takie, wszystko mam. 40 pyłu. No i przy okazji jeszcze, jak jesteście ze mną, to wam pokażę. O nie, jest nowa karta, złoty, to co coś tam. To coś tam. Przy okazji zrobimy sobie taką kartochę, jaką jest. Gdzie on jest? On jest neutralny. I za 3. Murloc Warleader, jeszcze jeden. Brawo. Dokładnie. I I am Murloc, od razu edytujemy talię. Co my tu chcielibyśmy dodać? Te czaski sobie potrzebne. Chociaż jest spoko. O, chociaż, zapomniałem o chociażu w tej talii. Czaski jeden sobie walimy. Dodamy sobie tego murloka. Nice! No i to mi się podoba. Do usłyszonka. Łapeczka, komentarzyk na dole. I pa pa!